chodzi o to, co to jest szczęście i chciałbym cię zapytać, co to jest szczęście dla ciebie. Dlaczego jestem nieprzygotowana? Przepraszam pana, czy ja mogę panu zadać pytanie? Tak. Czym dla pana jest szczęście? Szczęście? No. Jest dla mnie ty. Dla mnie to trzy patki. A ty to nagrywasz, nie? Proszę nie przeszkadzać, proszę o ciszę. Nie udzielam. W sensie to jest dla mnie, że przyjechałem dzisiaj do Mariuszy przygarnął pod swój dach akademicki i mogę u niego spędzić te miłe chwile. No i proszę, no i bardzo fajna odpowiedź. Co to jest dla ciebie szczęście? Wyluzuj się. No, myślę właśnie, co powiedzieć. Nie wiem, jakiś taki moment, że jestem szczęśliwa. Moment. No. No moment. No. Krótko i na temat. Fajnie, dziękuję. Przepraszam, czy ja mogę panu zadać pytanie? Oczywiście, zawsze. Czym jest dla pana szczęście? Dla mnie czym jest szczęście? Stary, wyższa filozoficzna rozkmina, ziom. Ale tak prostymi słowami. Prostymi słowami? Szczęście to jest dla mnie znajdować się u boku osoby, którą kocham. Bardzo sympatyczna odpowiedź. Szkoda, że mnie nie dotyczy. Dobra, idziemy dalej. Czym jest dla ciebie szczęście? Co to za szczęście? Moje szczęście pojechało niedawno do Rawy. Aha, kolejna odpowiedź z serii I Love You. Aha, dokładnie. Słuchaj, jest... teraz... kwestia życia i śmierci. No mów. Chodzi o to, czym jest dla ciebie szczęście? Czym jest dla mnie szczęście? Szczęście jest... Kurczę, to nie jest takie łatwe, ale czym jest szczęście? No, dla mnie osobiście szczęście to jest jest wtedy, jak żyjesz w zgodzie ze sobą, realizujesz się, tak? To jest szczęście, jak masz taką możliwość. Dla każdego szczęście będzie oznaczało co innego, tak? Na przykład, wiesz, dla ciebie ta kawaleryka to jest w ogóle apartament. Wymarzona opcja z kosmosu, tak? A Ania stwierdziła, że Bałty to nie jej klimat na przykład, tak? Słuchaj, każdy ma inne zdanie. No. Ale mi też się podoba. Ciebie, no. To jest to. Aniu, powiedz mi, czym dla ciebie jest szczęście? O kurwa. Poważnie się mnie pytasz teraz? Tak, poważnie. No życiem w zgodzie ze sobą, myślę. Ej, to pasujecie do siebie, bo Jarek odpowiedział w ten sam sposób. Pytam ludzi, takie pytanie specyficzne wszystkim zadaję. Czym dla pani jest szczęście? O. Niech się pani nie krępuje. Czekaj, don't be my friend. Pytam się ludzi, czym jest dla nich szczęście. Czym jest szczęście dla ciebie? Szczęście? Jezus Maria. Chcesz mnie obrazić tym pytaniem? Nie. No, wiesz co? Powiem ci tak, że mi odpowiada taka definicja, która się często przewija w buddyzmie, czyli po prostu stan, w którym twoje potrzeby są na tyle mało znaczące, że stan, że tak powiem, twojego zadowolenia z tego, co jest. Mało znaczący czy zaspokojony? Wiesz co? Tak, podstawowe potrzeby muszą być zaspokojone, czyli po prostu nie będziesz mógł być szczęśliwy. Ale prawdziwe szczęście sięgasz wtedy, kiedy też te wyższe potrzeby są zaspokojone, ale często kreuje się potrzeby, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z samorealizacją, ze szczęściem. To są potrzeby, które tak naprawdę jakby są, że tak powiem, tobie poniekąd narzucane. Aha. Z tego powodu, żebyś po prostu stał się częścią społeczeństwa. I ja myślę, że szczęściem jest ten stan, w którym zdajesz sobie sprawę, że te rzeczy nie są ci potrzebne. Aha. I że one tak naprawdę nie są ważne. I wtedy przestają cię obchodzić. Stary, dzięki za odpowiedź. Niebanalna, bardzo fajna, stary. Chcę ci zadać pytanie inwigilowane. Chciałem się zapytać, co to jest według ciebie szczęście? Bardzo względne i ogólnikowe, no kurka wodna. Żun jest szczęśliwy, jak kurwa dostanie 2 złote na pełta, zgadza się? No tak. No. Ale nie, to właśnie chodzi o takie pojęcie, że czym jest dla ciebie, bo właśnie
jak zapytam kilku osób o to, rzeczywiście żul mi powie, że bełt, nie? A byłem u kolegi w domu i powiedział mi, to wszystko co tu widzisz, to jest moje szczęście. Dzieciaki, żona, do mnie. Nie no, jak najbardziej. Szczęście to jest... To jest... To jak... Ludzie, którzy są blisko ciebie, są szczęśliwi. I trochę zawdzięczają to tobie. To jest chyba super szczęście. Jeszcze ciebie nie chwyciłem. Czym jest dla ciebie szczęście? Dla mnie szczęście? Ej, w ogóle on jest straszny, no. Tragedia trzeba. Ej, chcesz dobra. Papierosa? Znaczy... Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie teraz tobie, bo bym musiał mówić tak długo, że na pewno nie starczy nam czasu, rozumiesz? Aha. Tym jest dla mnie szczęście właśnie.